zapytać. Dzień dobry państwu. Witaliśmy się już wczoraj, ale teraz młodzież mnie zatrzymała, bo tam parę autografów dałem im i to się chyba nie skończy nigdy. Nie wiem, na ile będziecie mogli zobaczyć, ale proponowałbym, aby te ostatnie rzędy przeniesły ławki tutaj. Będzie po prostu lepiej widać, bo ja chcę pokazać parę ciekawych slajdów. Może troszeczkę coś opowiem, ale jak będziecie bliżej, to i mnie będzie łatwiej. Przepraszam, na chwilę organizacyjnie muszę tutaj być. Ten drive pokładamy tu. No, a już może teraz? Dzieciaki, siadajcie tutaj nawet. Tak. No i co widzę? No i nie widzę. Moi drodzy, przygotowałem dla was taką fajną prezentację, ale z tego co widzę, niestety pan Bogdan myślał, że o tej porze będzie ciemno. Pomylił dzień z nocą. Jak było ciemno, to byśmy widzieli. Ale trudno. Bez tych slajdów, dobrze? Moi drodzy, ja jestem naprawdę pod wielkim, ale to wielkim wrażeniem dzisiejszej uroczystości. Każda msza święta jest sama w sobie wielkim przeżyciem. Ale fakt, że ona odbyła się tutaj i z waszym biskupem. Dziewczyny, ja was poproszę na scenę, tutaj będziecie rozmawiać, dobra? Chcecie? Ja przepraszam, ale nie po to przyjechałem, żeby przekrzykiwać. Jeżeli was to nie interesuje, to przynajmniej bądźcie grzeczne i usiądźcie, nie odwracajcie się do mnie plecami. Bo to jest nieelegancko. To jest pierwsza lekcja dzisiaj wam wydana. Ja myślałem, że po tym się będziecie bardzo pokorni, ale to widzę nie zawsze. Jeszcze do was mówię, że ta msza zrobiła na mnie wyjątkowe wrażenie. Bo to, że wy tutaj, w tej małej miejscowości macie coś takiego, to naprawdę dziękujcie wszystkim, od pana Bogdana po opatrzność. Zobaczcie, te urządzenia tutaj to kiedyś zbudował człowiek po to, żeby badać wszechświat. Kiedy te urządzenia przestały być potrzebne, niektórzy uznali, że jest to zło. Chcieli wyrzucić na złom, przetopić. Ale jest człowiek, który w tym złomie znalazł przyszłość dla nas. To, że pan Bogdan to ściągnął tutaj, wejdźcie, to jest nie do wyobrażenia. Naprawdę. Należy się panu, panie Bogdanie, wielki szacunek. Wielki szacunek. I to wydobyte ze złomu będzie wam służyło. Zobaczycie, posłyszycie, będziecie słuchać i rozmawiać ze wszechświatem, który jest przeogromny, nieskończony, przede wszystkim bardzo tajemniczy. Ale obraliście jako patronkę świętą Jadwigę, to dobrze, bo ona zajmowała się nauką i tę naukę zawsze mamy gdzieś z przodu. Ale ja chcę powiedzieć, panie Bogdanie, gdzie on jest? Jestem. Nisko tu przerwę. Że był taki pewien skromny, bardzo duchowny, który zajmował się poważnie kosmonautyką.
Pan kiwa głową, ale pan nie wie, kogo chodzi. Maksymilian Kolbe. Ten, który swoje życie ofiarował za drugiego w Oświęcimiu, pamiętacie? Przepiękna historia. Ale on się interesował kosmonautką i on robił rysunki, projektował kosmiczne pojazdy i tak jak nasz Ciołkowski wcale się nie mylił. Tylko gdzieś jego postać została troszeczkę jak gdyby zapomniana. A szkoda. Bo człowiek, kiedy jeszcze żył gdzieś tam w Pieczarach, to bardzo interesował się w ogóle wszystkim. Był ciekaw, co tam jest za rzeką, za tym lasem, ale w każdym momencie swojego bardzo prymitywnego życia, kiedy kierował głowę w rozgwieżdżone niebo, to zadawał sobie pytania, co to jest ten kosmos? Co to są te gwiazdy? Dlaczego słońce wschodzi, zachodzi, księżyc też? Pojawiają się komety, meteory? Tych pytań było naprawdę bardzo wiele. Ale kiedy człowiek już potrafił sporządzić chociażby prymitywne urządzenia, zaczął badać ten kosmos i okazuje się, że to, co my widzimy i dzisiaj wieczorem zobaczymy rozgwieżdżone niebo, to nie jest żaden chaos. Te gwiazdy, one tam funkcjonują, trwają w określonym porządku, są w permanentnym ruchu i to można było i opisano to matematycznie, ale człowieka ciągnęło tam. Myślami można być za sekundę, ale tak naprawdę to powiem wam, że tak się nie da być fizycznie. Bo mówią uczeni, że możemy kiedyś w przyszłości podróżować z prędkością światła. Tak mówił Einstein. Ty ile? Kto wie? 300 tysięcy kilometrów na sekundę. To jest tyle, ile leciałby promień świetny z Księżyca do nas, sekundę. Ale wiecie co? Ze Słońca ten promień leci do nas już 8 minut. To policzcie sobie, chłopaki, dziewczęta. 300 tysięcy na sekundę. Ile to będzie razy 60, ile na minutę, kilometrów i tak dalej. Niesamowite odległości. Ale do najdalszej planety naszego Układu Słonecznego ten promień leci już 6 godzin. Ogromne. Ale nasz Układ Słoneczny wchodzi w skład galaktyki. To jest to, jak zobaczycie, drogę mleczną.